Tu masz przy tym rek, widzisz ile jest nagrania. 14 sekund w tym momencie. Masz do wyboru, masz misję poboczną niebieską, bądź czerwony wykrzyknik, to jest misja główna. Ja spróbuję właśnie, tylko to spierdoliłem się, porwałem krotę. No widzę. I łapię. Raczej King. Hold this. Czekaj, bo biegnę, patrzę, zapierdalam. Kurwa, jest duchanem. I łapię. Co sądzisz o tym zapachu? Nie pikaj na mnie, nie pikaj. Nie pikaj. Tam się inna świetnie. Nie mam pojęcia, jak lecę, ale kurwa, za te 150 ml 450 zł. No, ale nie warto. Nie warto. Nie masz to robić pieniędzy? Nie masz. Powołaj. Jest fajny. Zapach jak zapach, stary. Ja się wolę nasz pod serem. Mi się podoba w chuj, kurwa. Ale nie zapłaciłbym tyle pieniędzy za to. Stary. Ja też, ja to dostałem pod chuj. Okay. Słodki, nie? Chyba nie, ty też masz postry. Chocolate man. Też masz postry zapewne. Ale nie masz kurwa tak postry jak ten mój. On jest dobry z połączeniem z pajkami. Ej, bo tu się dzieje, uwaga. Dobra, no to... Nim jest zajebiste. Ty czytasz Gohana, ja czytam, nie wiem, poboczne, a... Ja nie czytam, ja tu jestem. To strasznie, czytasz, ale... Villanów. Wziąłem skalę, że w ruinie. Ja czytam sojuszników, ty Villanów, a on główną postać. Ja tu przybyłem po kule, a nie po wioskę. I chuj. Dragon Boros, Sagasenaki! Możesz znaleźć tę smoczą kulę, no kurwa, właśnie. Kurwa, wiedziało, że widziałeś na filmiku. Nieprawda, patrz tutaj. Jak wywalić tą bramę? Nie wiem, jaką bramę ci chodzi, to po prostu masz lecieć do wykrzyknika. Szukaj wiezioro. Musisz znaleźć typa albo miejsce, które ma wykrzyknik przy zabiju kule, żeby zacząć kulę. No ale to, że jesteś przy tym, nie znaczy, że to znalazłeś. Jak znaleźć gościa albo miejsce... Tu jakiś typ najebany leży na palcu. Tam ci świeci czerwone i dalej. No właśnie. Tam ci świeci dupka. Aż do połowy... To jest Roronazoro. Leży na Zoli najebany. Widzisz, mówię. Aż do połowy XX wieku japoński nie zaznaczał różnicy między kolorem niebieskim i zielonym. Opisywany jako jedno słowo. Aoi. Aoi. Okay. Ahoj! Nie dziwię się, kurwa. Juhu! Mam. Jest, kurwa, znalazłem, kurwa, kulę pierdolą. Miejsce, gdzie Vegeta ją wyrzucił, nie? Kurwa, czemu Vegeta ją wyrzucił? Żeby nikt inny jej nie znalazł, bo... A to wtedy co oglądaliśmy? No tak, no bo Vegeta nie wie, że my mamy radar na smocze kule, nie? Kurwa, wracaj. 7000 expo. A Vegeta, kurwa, dalej się gądziłem. W próbówce. Nie, to jest... Jak to się nazywało? Pomora regeneracyjna? Jakoś tak. Nanda, imano bakhatsu. Co oni się tak zestrali, kurwa, jak jakieś moby? Masaka! Masaka? No bo Vegeta podwoił swoją moc, nie? U nich! No u nich! Pomora regeneracyjna, kurwa, sobie? Nie mogę w zbiorniku lecącym, przeklęty Vegeta, gdzie on może być? Uciek! Czemu oni go leczyli? Znajdź go! Żeby wyciągnąć z niego informację, gdzie jest ostatnia kula. Dobra. Bo brakuje mu tej jednej kuli, którą on schował w tym jeziorze. Śmieszny pokój, lądził sobie losowo. A dwóch kuli brakuje, bo mają pięć. Nie chcę podejść bez wszystkich pięciu, a wygląda na to, że czas minie. Świetnie, będę musiał zapisać więcej czasu. Cicho! Cicho! Rozjebać. Ja! Drzwi w każdą stronę. Wziął jedną, ha! I wyrzuca je. Na Marsa, na Jowisza, na kurwa Neptuna. Dokładnie. Dobra, teraz moja kolej. Na Plutona! Gdzie on jest? Ta paskudna sajanska małpa. Zdaje się, że Vegeta chce zdobyć smocze kule. You don't say. Smocze kule! Przeklęty Vegeta. Masz przeszukać całą planetę i znaleźć tego zdrajcę. Znamy ten... Jeśli po godzinie nie wróci do mnie do Vegeta, z Vegetą czeka cię powolne i ma skrzynię. Ciebie też. Ty też tak jest to! Każę mu grozi, kurwa.
Tak wygląda Vegeta, faza ja pierwsza, wiem, bez wiem. Tego swojego statku, kurwa, w którym lata. Frieza. Saiyajin to Junua. Jechali Sokushin Centurioko Himete i Bliu desne. Sento Kasaneru Tabini Ukiku Kujun. Są silniejsi, to co już mówiłem. Mocirom, oczywiście nie mają szansę osiągnąć mojego wybitnego poziomu. Rozsądny może być pozbyć ich raz na zawsze. Super Saiyajin nie byłoby dobrze mieć na głowie Super Saiyajina. Konattara. Giniu Toksentai ojebu shika arimasen ne. Czyli oddziały specjalne. Mekora. Mekola. Meloka, Melkora. Bo było Mly, MCK. No dobra, no zależy jak to chcesz czytać. Meloka albo Melkora. Mleczo. To drugie brzmi lepiej. Atta! Atta to! Ware nagara subarashii kontrolu da! Tak, jestem nietykalny. To Chaibon. Zama mi agare Frizale. Cui ni yatsu no Dragon Ball wo itadaita zo. Tak to się kończy. Kore de ore ga ano mura no mizu ni shizumeta yatsu wo ireleba, a to wa tatta hitotsu de nanan no subete ga sono. Zostało mi do zebrania tylko jedna. No. Tsuyoi sentouryoku. Zabon ka. Ogromna moc. Czy to sam boza? Sugei ya. Aha, to on wyleci, jak gdyby nigdy nic, kurwa, uczucie, kurwa, chwilana zapierdala, co teraz może kurwą. W ogóle mnie, kurwa, biega ta nie zauważy. Siła zamozu tego przybocznego figurera. Orte założył się, że najstarszy uczyń, co wana, co mówię, silniejszy ode mnie. Uczyni. A i co, a ciu ziemną? Ten knypek z ziemi, czemu on jest na Namek? Co on zrobił? A, i w dodatku trzyma te ostatnie, z nożą tyle. Którą schowałem w jeziorze? To nie ta. On myśli, że dalej jest tajemna skowana. Jeszcze lepiej! Najwyraźniej go całkiem nieźle. Przyklęty Vegeta, gdzie się podział? Oni nie potrafią wyczuwać, a bez skauterów nie wiem, są kompletnie ślepi. Ej, to jest pojebane, bo ja mam wrażenie, że nagle wszyscy są w jednym punkcie i myślą, o zajebiemy się nawzajem, kurwa. I nagle, kurwa, każdy jest w innym momencie i się szukają. Nie, bo chodzi o to, że Vegeta się nauczył jak był na ziemi. Nauczył się nie korzystać z tego radaru, który oni noszą na oku. A oni nie potrafią. Oni muszą mieć ten radar na oku, żeby wykrywać innych. Chyba, że kogoś zobaczą tak jak ten teraz. Znaczy, jak już kogoś widzi normalnie, to może. No, leci za nim po prostu, bo widzi kogoś, nie? No dobra, ale moc, chodzi o moc. Nie wie jak silny on jest, ale widzi go, więc leci za nim. Ale nie wie jak silny on jest. しかしいい機会だ。あの地球人のボールをいただくついでに今度こそ片付けてやる。ジェミアにの。ジェミアに大事にやと。リラの大事。リラの大事。で、ジェミアの大事にやと。これはね、その人でザーボンは完全に自信をつけている。油断してかかるはずだ。 Mazła, sono mai ni ano chikyūjin kara Dragon Ballu itadaita. Ja bym ci radził wrócić się do jakiejś wioski i zobaczyć, czy możesz kupić jakieś itemy leczące, bo... Nie mam pojęcia, co... Zostało ich nam raczej, kurwa, niewiele. No, włącz mapę. Zrób to, bo to jest stary specjalny. Nie ogarniam tego. Czy ja tu teraz mogę coś robić, to jest przerwa, czy to jest fabuła, czy to jest coś, co ja mogę nawet nie zapisać, czy coś, nie wiem. To jest główna opowieść, zobaczmy, czy tu jest też kurwa. No to dawaj tam, zbufuj się, nie? Czy jesteś możliwość kupienia? No bo grasz teraz Vegetą, gramy... Właśnie, gramy teraz Vegetą i tu jest kolejna misja główna, więc myślę, że nie możemy kupić, kurwa, niczego, co nas uzupełnia. I to jest chujowe. Kuririn! Krylan! Ukryj się nie, to abunai janai deska, Bulma-san! Mówiłem ci, żebyś się ukryła, to nie jest bezpiecznie, głupia ci. Moskaście Dragon Ball? Ale tutaj się wyżej kule, są złote kule. Dał mi ją Natasza. Dał mi ją. Cicho, Natasza. Jest naprawdę wyjątkowa. No właśnie. Gdzie są brawa? Starszego, niech zwiększy swój poziom mocy, mam kulę. Dawaj. Poszę szukać, nie jest naszej kuli. Vegeta na osotta mura na atalide. Leda nie uczytta na jo. Atakowanie przez Vegeta. Honto desu ka? Pisz mu na fejsie, żeby bijał tutaj. Nani? Komuki wa masaka?
Nandaj no! Vegeta. Vegeta! Vegeta! Teraz nie wiem, czy się bać, czy kurwa się zesrać. Co? Czemu? Daleko jesteś od domu, Zimeninę. Bo jeszcze jest przeciwnikiem. Dopiero jak Goku się pojawi na mek, to zacznie cię uczyć. Głupi Vegeta. Czytaj. O nie, tak się skupiłem na swojej mocy, że go nie dostrzegam. Całkiem ładną masz tę smaczną kurę. Zdaje się, że tobie i mnie zależy na jednym i tym samym. Szczęśliwie dla ciebie mam sprawę do załatwienia, nie zanim cię zabiorę. Ale na twoim miejscu dobrze bym przemyślał, czy warto się wydurnieć jakimś uciekaniem. No jesteś. Kto? Kto? Do kogo się zwraca? Zambo. Przez twoje głupie działanie jesteś już nie powiedz mi o tych testach, może kule będę musiał wydusić z ciebie. Ależ proszę, próbuj. Nie wyciągnę. Co? Ja pierdolę, znowu? Rozjebał się. Właśnie w to się zamienia twój książę gej, kurwa, w żabę. No. Tylko, że to najlepiej zrobić, jak wiesz, wykonasz combo. Jak on od ciebie odpada albo coś takiego. Teraz do niego dostrzelam. Przez to zużyłeś prawie całą swoją siłę. Musisz się teraz naładować. Poza tym, jak on za dużo ataków z ciebie wyprowadzi, jak się bronisz, przełamie twoją obronę. To też nie jest takie za bardzo, żeby się całkiem bronić. Kurwa, no nie ten głównik na nic. Tu się nie pojawiło. Y, naładuj się, masz 10 energii. Grasz na innym padzie, to ci mówię, co mam naciskać na tym padzie, kurwa. Y, ale musiałbyś być trochę dalej niż kurwa meter od niego. Teraz na przykład. Jak będziesz to trzymać dostatecznie długo, a masz naładowany ten ogień, ale się naładujesz podwójnie tak jakby. Nie wiem, jak masz naładowany full energię, w sensie jak on się naładuje teraz do pełna i przetrzyma to ładowanie przez parę sekund, to załączy super, kurwa, tryb. Ale dodatkowe obrażenie będzie załączone. Jak się naładuje do tego super fulla. Wow. Uniknąłeś. Tak samo jak przetrzymasz bloki, naciśniesz Y, to chyba wykonujesz Tajoken, czyli oszczędzenie. Uważaj. Spierdalaj po prostu, żeby się nie zaś trafić. Za późno. Jak przetrzymasz A, to cały czas lecisz szybko. Trzymasz A i kierunek, to cały czas lecisz szybko, ale to zużywa twoją energię. Naciskając A robi unik. Dobre to jest, podoba mi się, kurwa, ale nie chcę się nauczyć, kurwa, to jest normalne. Blok, szybko, blok! Kurwa, który to był L2? Dwójka, tak? Lecz, kurwa, pierdala i już nie zjadł. Ataki wręcz są najlepsze. Tylko to na prostu, o Boże, bo był nie zrobił, to będę nie miał, to jest kurwa. Blok. Odsuń się! Czemu się nie odsunę? Bo trzymałem... Utrzymałeś blok. Myślałem, że się cofnę.
Pomimo tego, że trzymam blok. Nie, jak trzymasz blok, to stoisz w miejscu. No nie wiem, nie znam mechaniki, nie? Nie znam mechaniki. Dobra. Jezu. Przed każdą walką jest autosave, także jak przegrasz, to możesz podpisać walkę, nie ma problemu. To jest fajne, bo przez pierwszą walkę uczysz się jego mechaniki, a później się skutasz ze spierdolą taki, że on nie ogarnę, czy nie jest. Tam już grasz. Musisz robić 5-6 hitów telefon i za 5-6 hitów telefon. Panie do tego. Blok, co on ci ma jego? No bo opuściłem dopiero co. Ale to jak złapiesz blok, nawet w momencie, dobra, jak on cię atakuje, to możesz mieć szansę, że zaczniesz blokować. Nie wiem. Spierdalaj. Daj mi spróbować. No chcę ci dać jak... No czekaj, jak przegra, a ma 1000 tak kapel. I tak ci chciałem dać. Tak nie jest. A którego atakowałeś? Prawie go pokonałeś, bo został ostatni kosek. Na czym teleport był? Na X. A tak ręcznie? Na A jest. Na ucie. Na A jest ucieczka, na B jest atak wręcz. Na X jest atakowanie. Na L2 stami, a na Y jest ładowanie. Mi tylko potrzebny jest tarcza. Unik. Tarcza. Unik jest na A. Unik to. Właśnie unik ci kurwa nie da tyle co tarcza kurwa, bo nie wszystkiego możesz uniknąć. Tak, ale niektóre umiejętności, jak on wiesz, czekasz, aż on cię chce uderzyć, żebyś unik, to on cię nie trafi. No to jest to szczególne. No. Tak jak tutaj masz tu taką kreskę czerwoną. No. Jak czekasz odpowiednio długo, on zacznie lecieć w twoją stronę, ty zrobisz unik, to on już tam cały czas nie musisz zacząć bronić. A bo to jest tylko pewnie jak przyładowany atak, co tu tak. Mam w jeden miejsce. I on napierdala jeden atak. Ja widzę, ja widzę porównanie do tego, jak ja napierdałem na L1, nie? Tutaj w górę masz ten ataki specjalne, nie? Bardzo podobnie wygląda to do tego, jak on prowadzi. Teraz się bronisz. Jak przytrzymasz L1, to masz dostęp do super ataku. Super. Nie no, to masz zakończenie combo. 4 ataki plus Garlic Gun na przykład. Ale to musisz L1 i X nacisnąć, żeby Garlic Gun'a zrobić. Czy L1 i B? Czy on to ma napisane? Zlejbym to tajemnicy. Grałeś Soulsy stary, nie? Wszyscy tu wiesz, kurwa, to nie są solsy. Nie możesz, kurwa, sparować czy zrobić unik, kurwa, a kompletnie tak. Tak jak tego pierwszego czarnego rycerza, ty. Jak się nazywa ta pierwsza lokacja? Underferry. Nie, Underferry, ten co robi tego... Dojdziesz do momentu, gdzie masz kartownika i później musisz... To się nie da uniknąć, bo trafię. Jak wygrasz po tych schodach, to spuszcza tą płonącą wersję. Dobra, na końcu to może wam odbić to... Jak on ma czerwoną poświatę po sobie, to ma tak jakby super armor. On ci zada trochę tego damage'a, ale to jest chuj. Nie tyle, że zada ci damage'a, tylko jak go bijesz, to może... Mimo, że ty go bijesz, to może bić ciebie. Tego się nie da uniknąć. Ma super armor. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na przykład. Nie wiem, czy on nie mówi. Musisz uniknąć jego graba. Albo wcześniej zajebać. Musisz uniknąć jego graba. W momencie, kiedy on cię ma chwycić, nie musisz go bić. Ja wiem, że to jest trudne, bo ja sam tego nie umiem zrobić, kurwa. Chcę założyć, że wszystko z wsparcie zrobić. To nie jest tak samo jak Naruto, czy w innych grach z tej serii, co jest kurwa trudne. Ta gra jest ogólnie uznawana. Tak, ta gra jest uznawana za najtrudniejszą z serii Bandai Namco. Tłumaczenie tego tekstu, jeśli mam to wszystko na jakimś widziałem, to wyglądało jakby to było tłumaczenie na dzieci. To jest tłumaczenie z jakimś tego na polskim.
I to jest tłumaczenie jak dla dzieci. Tu się zgodzę. Dzieci w tarczę grają, kurwa. No, bo to same dzieci to grają. Dziesięciolatki się teraz napierdalają. To jest łatwo. Teraz ogarnę. Ja też miałem parę walk nawet z samą Vegetą. No, przez pierwsze parę odcinków, żeby się dwa, trzy razy. Ja wygrałem już walkę, żeby kurwa. Nie walczyłem. Dorian. Ten taki różowy. Ten jego ziomek, nie? W trakcie pierwszej walki się uczysz ruchu przeciwnika, w trakcie drugiej walki to pokonuje. Dzięki lepiej. Witamy w grach. Witamy w grach. No dokładnie. No nie no kurwa, jak jesteś zwyczajny na pierdolenia, kurwa. No, no jasne, jakbyś R1, R2, kurwa, mocny atak, a potem nagle, kurwa, wchodzisz do niocha i masz, kurwa, nagle atak, kurwa, na kwadracie. Na XY, kurwa, no to... Kwadrat trójka, no to jest idealny. Ja miałem kurwa z niocha, kurwa, ale gram w sposób. Ja czekam, aż miał dwójka wyjdzie na PC na listopadzie. No zgrałem, kurwa, z tego temu. Ja pierdolę! To jest nioch jedynka, tak ulepszone. Tak, dosłownie. Ja wiem, bo już widziałem to. No bo co więcej można tam było zrobić, kurwa, nic więcej nie zrobisz, kurwa, ulepszyć poprzednią dobrą grę, którą robiłeś pierdolone 10 ponad lat, nie? No, kurwa, nioch jest przejebany. Mówię, że nioch jest złą grą, kurwa. Niektórzy twierdzą, że nie jest zajebisty. Nie, niektórych! Kurwa, nioch jest zajebisty. Kurwa, i to. Bo ja wiem, że tu się zaliczę. Kurwa. Teraz już wiem. Nauczyłem się grać w Foxy na nią. Nie. Nauczyłem się grać. Co się ze mną z Dragon? Nie na dwójce. Nie na dwójce. Bo pamiętam trole pierdolone, które na ciebie siadają. Zawsze to a dwójkę, bo ja w to grałem, kurwa, bo to było nowe. Ale jak ja z tobą, jak ja cię próbowałem wciągnąć w sołusowe uniwersum, to ci jedynko za każdym razem pokazywałem. I pamiętam, jak godzinę spędziłeś na Asylum, kurwa, gdzie w pierwszym bosie. Żeby go w ogóle pokonać, żeby wyjść, kurwa, z samouczka. Ale to jest ja, teraz to jest przykład gry, które się uczysz przez lata. Ja to w tym to momencie zarabiam na grafity. Który cię tu jest spełniony, bo pokonujesz, kurwa, samouczek. Bo kurwa, przyszedłem samouczek. Teraz jeszcze tylko... Teraz jeszcze tylko 17 posłów i koniec. Nawet nie wiem. Ja lubię takie gry, które stawiają ci wyzwanie. Bo to nie jest tak, że nie da się pokonać tego bossa, bo wystarczy, że coś się trzeba. Bo już kubicy, bo chyba się znasz ruchy na do końca znam ruchy, bo ja to znam też pierwszy raz. Nie, ja jestem w posadzie. Ja nie wszedłem do tego. Ale grałem 12 godzin w ruchu nie. Tak, ale ja też 12 godzin w tym wiem. No mam pecha. Bo w tym miejscu jestem pierwszy raz. Nie, ja po prostu... Wszyscy uczymy się tak naprawdę prawdziwej walki. Tak, on to robi. Ja z Vegetą walczyłem. No wiem, byłeś w chuj daleko od niego. Ja z Vegetą, jak było Saiyan Saga, że Vegeta... Na pewno się tak. Że Vegeta z Nappą... Blok tego nie zatrzyma, unik tego nie zatrzyma. Unik musisz zrobić. Nie działa. W odpowiednim momencie musisz unik zrobić. Jak on jest prawie przy twojej twarzy, to musisz unik zrobić. Patrz jakie mają kurwa te. Widzę, ale nie umrzyj! Kubica jak przytrzyma deepa, to... Ja pierdolę! Jak przytrzymasz deepa, to masz dostęp do przedmiotu. Ja wiem, ja już to przejąłem, ale ja nie chcę tego, to jest kurwa przytyk. To kusaka, to mi się mama chce. Dobranoc, zaczyna się bolić głowa, więc trochę więcej snu się przyda. Okej. Zamieńmy się miejscami. Nie podoba mi się to. Jakby uniknął, jakby unikać tego chujstwa. Nie podoba ci się, to chyba nie ogarniasz. No normalnie. Gdyby czyli chcesz ponownie stworzyć walkę, tak? Gdyby nie ten jeden atak, to byłby to skarbnik. Ale on cały czas to chyba na to. Co?
死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。そうだったろ? Pamiętasz, kiedy moje życie wisiało na włosku? Jak nic, żałujesz, że nie wyszłeś, prawda? Saiyajin は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる. Coś, co warto pamiętać. My, Saiyajin, rośniemy w siłę wraz z każdym razem, gdy ocieramy się o śmierć. Suka. そういえば, 悟空も激しい戦いのたびに強く! No tak, faktycznie, ten Goku staje się silniejszy po każdej kolejnej swojej walce. さてと, どうする? Tak będzie, Wysoku. おとなしくそのボールをよこす気はないのか? Wykrztusisz tę kulę, czy mam ją sobie zabrać? こいつを渡せば! Dobrze, jeśli ci ją dam... おとなしく! ここから消えてくれるか? Obiecujesz, że po prostu go weźmiesz i sobie pójdziesz? まあいいだろう. Dobrze, czemu nie? Dragon Ball sae te ni haireba zako nado to asonde itemo imi wa nai. Szkoda czasu na takie drobne płotki jak ty. Skoro i tak zdobędę słoszą kulę. これで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる! W końcu to ja będę władał wszechświatem, a nie ten dureń Freeze. 永遠の命を手にするのだ! Zdobędę nieśmiertelność! Ui! Nanako全部揃うもんか! Nie możemy pozwolić, by zdobył wszystkie 7 kul. Tanunzo! Dalej są kochani, liczymy na siebie. Vegeta nie mitskara na juni, kaette kite kure! Cokolwiek zrobisz, nie da się znaleźć w Vegecie. Super białko, romantyczny fartuch i pluszowy Shenron. Kuririn-san tachi daijoubu kana? Oby Kuririn i Bulma byli sami. Jak modoro? Lepiej się pośpieszę. Tak
nikt nie zobaczył. Dobra. Save. Nie zobaczył. Dobra. Save. I skończymy ten odcinek. Do widzenia.